wszyscy Państwo tak bliscy mi i drodzy tu zgromadzeni. W latach wojny partyzanci żydowscy śpiewali pieśń, którą potem uznano za hymn ruchu oporu. Kończyła się ona refrenem: Mir zenen do, a nachnu po, jesteśmy tutaj. Ja także, członek społeczności żydowskiej w Polsce, chcę dzisiaj, przed tym wbudowanym Muzeum Historii Żydów, powtórzyć za nimi: Mir zenen do, a nachnu po, jesteśmy tutaj. Przez niemal 1000 lat Żydzi byli obecni w polskim krajobrazie. Nagle, za sprawą Niemców, z niego ulecieli. Porażające wakuum, wielka próżnia. Mój ojcze, mój bracie, którzy zostaliście zagazowani, ja, który przeżył Auschwitz, chcę waszym cieniom, cieniom milionów, jak wy, zamordowanych, tutaj powiedzieć: Mir zenen do, a nachnu po, jesteśmy tutaj. Powtórzę za poetą: nie całkiem zmarliście. Moje stowarzyszenie, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, wespół z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wespół z miastem stołecznym Warszawą, zgodnie z życzeniami i żądaniami ocalałych z pożogi wybudowaliśmy to muzeum, które odtwarza pamięć o was, o waszych, o naszych, o moich przodkach i poprzednikach. Pamięć o tym, jak żyli, co robili, o czym marzyli, za czym tęsknili. W tym muzeum czas powojenny, ten okres powojenny, zaczynamy, otwieramy słowami znanego, znakomitego pianisty. Cytuję: jak zaczynać nowe życie, kiedy za sobą nic, tylko śmierć? Ci, którzy ocaleli, spotkali się ze współczuciem, ale również z niechęcią, a nawet z nienawiścią. Musieli myśleć o tym, jak zmierzyć się z dalszym losem. Co dalej robić?
zastanawiali się nad tym i była to decyzja dramatyczna. Zostać czy wyjechać? Kiedy człowiek czuje się zagrożonym, gdy jest osamotniony, gdy dają mu do zrozumienia, jesteś obcy, wtedy ucieka albo ukrywa swoją tożsamość. Pozwólcie na koniec, że powiem coś może bardzo osobistego. Człowiek zostaje, gdy lub wychodzi z ukrycia, gdy czuje wokół siebie empatię, gdy nie jest samotny, gdy doznaje ludzkiej solidarności. To słowo, to pojęcie ma na tej ziemi szczególny wydźwięk. I mogę powiedzieć, że ja jestem całkowicie przekonany, ja jestem pewny, że gdy ja mówię mir, zenen, do, jesteśmy tutaj, usłyszę odzew wielu wspaniałych ludzi. Jesteśmy z Tobą, jesteśmy z Wami. Myślę, że to również, a może przede wszystkim, symbolizuje nasze muzeum. Thank you.